10 najniebezpieczniejszych zwierząt na świecie. 10 krokodyl, rząd dużych gadów drapieżnych z grupy zauropsydów, wiodących ziemnowodny tryb życia. Pojawiły się 83,5 miliona lat temu. Są najbliższymi krewnymi ptaków i jedynymi, prócz nich, przetrwałymi do dziś archozaurami. Występują w Ameryce, Afryce, Azji i Australii. Rocznie zabijają nawet 1000 osób. 9 tasiemiec. Płazińce pasożytujące wewnętrznie. Tasiemce przechodzą złożony cykl rozwojowy ze zmianą żywicieli. Żywicielami pośrednimi są bezkręgowce lub kręgowce, natomiast ostatecznymi z reguły kręgowce, u których żyją głównie w przewodzie pokarmowym. Pasożyty te potrafią zabić rocznie 2000 osób. 8. Glista ludzka. Pasożyt ludzki z rodzaju Ascaris. Glista ludzka jest rozdzielnopłciowa. Samice mogą mieć do 40 cm długości i są dłuższe od samców, których długość zawiera się w granicach od 10 do 32 cm. W ten sposób można odróżnić samicę od samca. Te słodkie zwierzątko zabija rocznie 2,5 tysiąca osób. 7. Ślimak słodkowodny, jedna z najliczniejszych i najbardziej zróżnicowanych gromad mięczaków, zaliczana niekiedy do podtypu muszlowce. Ślimaki kopalne spotyka się już w warstwach wczesnokambryjskich, a współcześnie sprowadzają śmierć na 10 tysięcy osób rocznie. 6. Pluskwiaki. Pluskwiaki są owadami bardzo zróżnicowanymi morfologicznie. Najmniejsze mają około 0,5 mm, większość osiąga kilka centymetrów, a największe około 10 cm długości. Charakteryzują się narządami gębowymi, kująco-ssącymi, którymi pobierają pokarm płynny. Na ogół przechodzą przeobrażenie niezupełne. Zasiedlają środowiska wodne i lądowe. Wywołują choroby i sprowadzają śmierć również na 10 tysięcy osób rocznie. 5. Mucha tsetse, rodzaj owadów z rzędu muchówek. Zamieszkują tropikalną i subtropikalną Afrykę. Jest ich około 20 gatunków. Osiągają zazwyczaj długość około 12 mm. Przypominają wyglądem muchę domową, narządy gębowe w postaci długiej kójki, jajo żyworodne. Przemiana poczwarek następuje w bagnistej ziemi. U ludzi wywołują śpiączkę afrykańską, powodując 10 tysięcy zgonów rocznie. 4. Pies, udomowiona forma wilka szarego, ssaka drapieżnego z rodziny psowatych, uznawana przez niektórych za podgatunek wilka. Od czasów jego udomowienia powstało wiele ras, znacznie różniących się morfologią i cechami użytkowymi. Rasy pierwotne powstały głównie w wyniku presji środowiskowej, rasy współczesne uzyskano w wyniku doboru sztucznego. Psy są nosicielami wścieklizny, która zbiera śmiertelne żniwo w postaci 25 tysięcy ofiar rocznie. 3. Wąż. Bardzo ogólna pozycja, ale jak najbardziej słuszna. Podrząd gadów z rzędu łuskonośnych. Charakteryzują się wydłużonym, beznogim ciałem i aparatem szczękowym umożliwiającym niezwykle szerokie rozwarcie szczęk, a co za tym idzie, połknięcie ofiar w całości, brakiem błony bębenkowej i ucha środkowego. Duszą, gryzą i zatruwają. Rocznie zabierają na tamten świat 50 tysięcy osób. 2. Człowiek, rodzaj ssaków naczelnych z rodziny człowiekowatych, obejmujący współcześnie występującego człowieka rozumnego. W co ja mam wątpliwości, bo ludzie zabijają w ciągu roku aż 475 tysięcy ludzi. Nieźle, prawda? 1. Komar, występująca na całym świecie rodzina owadów z rzędu muchówek. Znanych jest ponad 40 rodzajów i około 3,5 tysiąca gatunków komarów. Owady te wywołują malarię, która zabija rocznie 500 tysięcy osób, co moim zdaniem jest również winą ludzi, ponieważ w pewnym momencie eliminacja malarii była prawie pewna, jednakże środowiska ekologiczne zabroniły używać pewnych substancji, tym samym sprowadzając śmierć na tysiące osób. Dzięki za obejrzenie do końca, koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, w komentarzu napiszcie, o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Nie zapomnijcie odwiedzić mojego drugiego kanału Światowa Historia. A jeżeli w komentarzu napiszecie super, zostawię wam serduszko. Cześć!